Przy okazji szukania czegoś w moich szufladach wpadł mi w ręce taki oto niewielki odbiornik radiowy. Jest on o tyle interesujący, że został on złożony z zestawu do samodzielnego montażu. Fale długie. Słyszeliśmy w tej chwili pierwszy program Polskiego Radia. Ponieważ moje radyjko jest już zmontowane, pokażę, jak wyglądał taki zestaw, posługując się fragmentami filmu użytkownika Igor, na którym to autor demonstruje jeszcze niezmontowany taki zestaw do samodzielnego montażu. Ja wprawdzie swój zestaw kupiłem ten konkretnie na bazarze od tak zwanych turystów za wschodniej granicy, ale w naszych sklepach, składnicy kartelskiej były już takie zestawy. Nazywały się Junost, Elektron czy tam inne. Pojawienie się takich zestawów w sklepach otworzyło możliwość zaznajomienia się z tajnikami elektroniki, szczególnie przez młodzież, ponieważ do nich to było skierowane głównie, oraz dało możliwość zmierzenia się w praktyce bądź co bądź z niełatwym wyzwaniem, jakim było samodzielne zbudowanie odbiornika radiowego. Tym bardziej, że skompletowanie wszystkich części potrzebnych do realizacji takiego przedsięwzięcia było niełatwe, ponieważ w tym czasie jeszcze wiele urządzeń funkcjonowało lampowych, gdzie części były gabarytowo duże, dużej mocy, więc kupienie takich miniaturowych oporniczków czy kondensatorów było dość trudne, szczególnie gdy ktoś mieszkał w jakiejś mniejszej miejscowości. Poza tym możliwość umieszczenia takiego radia zmontowanego w estetycznej obudowie dawała możliwość zmontowania już kompletnego, przenośnego radyjka, co było nie lada frajdą w tym czasie. Przyjrzyjmy się może schematowi naszego radyjka, ponieważ jest on dość ciekawy. Odbiornik został wyposażony w wewnętrzną antenę ferrytową, na której jest nawinięte uzwojenie obwodu rezonansowego oraz uzwojenie sprzęgające. Sygnał z tego uzwojenia wysterowuje bazę pierwszego tranzystora, gdzie następuje wstępne wzmocnienie sygnału. Ten sygnał jest to fala nośna, którą odebrał nasz odbiornik. Następnie przedostaje się do pierwotnego uzwojenia transformatora wysokiej częstotliwości, który jest nawinięty na rdzeniu pierścieniowym. Z tego transformatora, z uzwojenia wtórnego, sygnał przechodzi na bazę następnego tranzystora. Tutaj następuje dalsze wzmocnienie i ponieważ dla sygnału wysokiej częstotliwości dławik stanowi dużą oporność, sygnał przedostaje się przez kondensator do detektora. Tu następuje detekcja, czyli wyprostowanie naszego sygnału. Połówka zostaje zwarta do masy. Następnie przez opornik zostaje tutaj wygładzony i już jako sygnał niskiej częstotliwości dostaje się na bazę, powtórnie na bazę tego tranzystora. Powtórnie zostaje na nim wzmocniony i tu już bez problemu, przedostając się przez dławik jako sygnał niskiej częstotliwości, zostaje wstępnie wzmocniony na następnym tranzystorze, którego obciążeniem jest uzwojenie pierwotne transformatora niskiej częstotliwości.
Natomiast sygnał wspólnego uzwojenia tego transformatora wysterowuje bazy tranzystorów stopnia końcowego, który to poprzez transformator głośnikowy przekazuje sygnał na głośnik. Takie dopasowanie przy pomocy transformatoru pomiędzy poszczególnymi stopniami stwarza optymalne warunki pracy tranzystorów i pozwala maksymalnie wykorzystać ich możliwości. Jednocześnie podwójne wykorzystanie tranzystora umożliwiło zaoszczędzenie ich liczby w odbiorniku, co miało znaczenie, ponieważ tranzystory w owym czasie stanowiły dość kosztowny element w odbiorniku radiowym. Tak wyglądają takie tranzystory. Są to tranzystory germanowe. Zobaczmy może, jak wygląda w środku takie zmontowane radyjko. Tu widzimy, że na antenie ferytowej nawinięte jest uzwojenie długofalowe. Gdybyśmy takie samo uzwojenie nawinęli średniofalowe obok oraz dali jakiś przełącznik, można by uzyskać zakres dwuzakresowy. Tu widzimy tranzystory wklejone od spodu w tą tekturkę oraz transformatory i dławik wysokiej częstotliwości oraz transformatory niskiej częstotliwości. Takie radio przeznaczone było w zasadzie do odbioru lokalnej stacji radiowej, ponieważ ze względu na niską selektywność. Ja jestem 300 km od Warszawy około i widzimy, że ten odbiór jest taki sobie.